Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj akurat tutaj jesteśmy w tym miejscu w Czarnej Wodzie, gdzie budujemy muzeum. Zobaczmy, to jest już wszystko przygotowane do wylania tej ostatniej posadzki. No ale pracownicy mają urlop, to niestety nie ma ich. Natomiast my tutaj dzisiaj z Radkiem robimy zdjęcia tym wszystkim gołębiom, które mamy do lotów. Jest ich około 60 sztuk. I właśnie pierwszą serię 20 sztuk skończyliśmy. I przy okazji wykorzystamy tutaj miejsce, że wypuścimy je. Gołębnik, do którego będą lecieć, to jest tutaj po prostu jak za tymi drzewami, za tymi domami. Także tutaj mamy taki dzień, gdzie dużo lotów obserwujemy, wypuszczeń, bo jak jechaliśmy tutaj, kolegę spotkaliśmy, Irka z Preplina, o, widzimy, poleciały, daleko nie mają. O, sobie polatają chwilkę i tam na pewno, znaczy chwilkę to nie, ja podejrzewam, że dość długo będą latać, bo to jest ich dzisiejszy wieczorny taki oblot. My natomiast za chwilkę będziemy robić dalej zdjęcia, pokażemy właśnie tutaj to miejsce, gdzie się odbywało to spotkanie, zobaczymy jeszcze raz ten fundament tutaj. Niedługo już będziemy przystępować tutaj do stawiania konstrukcji, tylko jeszcze mówię to wylanie płyty, ale to jest tam dosłownie jeden dzień. Będziemy mieli z głowy tutaj, natomiast dzisiaj robimy tutaj w tym miejscu właśnie. Nam tu jest wygodnie, bo mamy tutaj tę strefę kibica, właśnie przygotowane gołębie do zdjęć w koszach. O, tu mamy jedne 20, tu jest jeszcze 20, a tu sobie siedzimy tutaj, gdzie mamy ten punkt taki, no strefę kibica, bar. I niejako tutaj sobie możemy tutaj posiedzieć i spokojnie, wygodnie robić te zdjęcia tym gołębiem. Tak, bo chcemy tak zrobić, żeby system, który mamy, nie tylko pokazywał wynik gołębia, ale też zdjęcie gołębia będzie. No tutaj na tym ekranie będziemy sobie oglądać te przyloty i myślimy jeszcze, że uda się nam uruchomić tutaj tą transmisję sygnału wideo. No i kolejna klatka została zrobiona. Tamte już pewnie są w domu. My tam mamy cały czas system włączony, także będziemy widzieli, jak się, że tak powiem, te gołębie, o patrz, jeden z... A ty, to jest ten pieniędzy 1.18. Nie, nie, to jest ten, co robiliśmy zdjęcie, to jest pełny brat, siostra, bo to jest szasamica, pełna siostra tego gołębia pieniądz 1.19, co jest, lotuje w oddziale 0262 Opole 2 w tam w Łubnianach u kolegi Patryka Wróbla. Także my się tutaj przygotowujemy, dzisiaj musimy te zdjęcia zrobić, bo jutro wyjeżdżamy właśnie tam, jedziemy do Patryka i do Jeleśni, do Krzysia Mrowieca, do Żywca. Tam będziemy, do Żywca nie, tylko do, no, Jeleśni, o właśnie, do oddziału Lipowa. Także na razie tutaj patrzymy, te gołębie już nie, zginęły, poszły. Zaraz sobie podjedziemy, tam zobaczymy, jak w systemie, o tam latają, jak w systemie są odbite. Tam też lata, widzę grupa. Także sobie te gołębie sobie jeszcze dzieje, polatają. Zobaczymy, ile nam odbiło. Szkoda, bo jeden nam uciekł, o Tosia tutaj przyszło nam kibicować. I została nam tutaj jeszcze tylko ostatnia klatka do zrobienia. O tutaj zobaczmy, mamy to miejsce, gdzie strefę kibica organizujemy. Chcemy tutaj tak zrobić. No to na razie to bałaganu troszeczkę jeszcze mamy, bo my jak tu robimy zdjęcia i inne rzeczy, to też niekiedy nam się zdarza przenocować nawet. Z uwagi na spożycie, nie? No ale to normalną rzeczą jest. Dobra, bierzemy się dalej za robotę. No, ostatnia klatka z gołębiami, znaczy dwie, bo tam w jednym są dwie sztuki, ale ostatnie gołębie, które zrobiliśmy zdjęcia dzisiaj, już są do wypuszczenia gotowe. Oj, zobaczmy, startują sobie. Za chwilkę podjedziemy tam zobaczyć, bo cały czas system mieliśmy włączony. Zobaczymy, czy będzie tak, że wszystkie weszły, bo tam dzisiaj też domontowaliśmy taką jedną od góry z pleksy, taką listewkę, ażeby te gołębie troszeczkę niżej przechodziły, gdyż wysoko dość mamy i niekiedy się zdarzyło, że dwa gołębie naraz, jak duża grupa przyszła, nad sobą przechodziły i niestety nie każdego odbiło. O, o już poleciały tam, bo właśnie my gołębnik mamy tam naprzeciwko, ale zobaczmy, słyszeliśmy przed chwilą, tu jest straż pożarna, bo słyszymy sygnały, właśnie jakiś wypadek, bo tutaj przy drodze tej 22, no niestety często są wypadki, no bagietka też nam wpadła raz tu pod samochód, także to się zdarza, ale myślę, że za chwilę, kiedy przyjdziemy tutaj, zobaczymy, to wszystkie gołębie będą w głębi. No jeden nam uciekł, nie wiemy który, zobacz, zaraz go zlokalizujemy, razem mamy 60, czy nie, 59, a jeden doszedł, około 58-9 gołębi do lotu, które jak wrócimy tylko z Jeleśni, chcemy jechać tam jutro na lot, wtedy wracamy i będziemy, jak się nazywa, w tym, w tutaj u nas lot robić sobie tutaj z rana, taki na jakieś ze 100, ile kilometrów zrobimy, Radek? 100 coś, stówkę gdzieś, sobie daję pozycję, zaraz gdzieś znajdziemy na tym, tam myślę, że to będzie gdzieś tam w okolicy Gorzów, no coś takie okolice pod Gorzów, to 100 coś jest, nie, to czekaj, Jastrowie, to mają tutaj Jastrowie albo kawałek za Jastrowiem będziemy. Także zaraz to zobaczymy. No i widzimy te gołębie, które tam wypuściliśmy. One już tu wszystkie weszły, Radek je teraz karmi. A my to, ja mówię, tą taką spleksy, taką od góry przysłonę zrobiliśmy, żeby one po prostu musiały się schylić. Wtedy na pewno przejść nad antenami, to dzięki temu mamy wtedy pewność odbicia. No zawsze to trzeba się dostosować, wszystko przeuczyć. Ja tu przejdę, pokażemy, jak karmimy.
wszystkie chyba są, żaden nie zginął. Tu siedzą sobie, patrzą. Oczywiście karmimy karmami firmy Prima, jak wczoraj pokazywaliśmy. One widać głodne były. Fajnie jedzą, pobierają tu pokarm. Muszą do niedzieli wytrwać, jeszcze będą, nas nie będzie, to jak nas nie będzie, to mnie takie wypuszczać będzie, czy nie? Żona, zobaczymy. No. Wypuścimy tam system, będziemy mieli włączony, właśnie teraz tam informatyk pracuje nad tym, żeby było to zdalnie na stronę internetową wyrzucane, żebyśmy widzieli stany na dany dzień, co nam tam zginęło, czy co jest, kogo nie ma. Tego jednego, co musimy znaleźć, to był uciekł. A to dobra, już nie dzisiaj. Później sobie sprawdzimy dokładnie numer, którego nam brakuje, bo nam uciekł z kosza wypłata. Te nie chcą jeść, cwaniaki, zobacz. Ty, o ten nie ma, patrz, ten nie ma adresówki. To ten ucieknie? Nie, inny. Dlaczego nie założyliśmy mu? To jest... A dobra, to jest ten, to jest młody taki gołąb, który po prostu jest... On nie lotuje, on tu jest. My go mamy tipesa zrobione, on tylko wokół głębnika, na loty go nie dajemy. Za młody jest, za późny. No nic, dobra. W każdym bądź razie, tu już mamy gołębie wszystkie w gołębniku. Niech sobie pojedzą. Tu mamy te gołębie nasze rozpłodowe też. No, zobaczmy. Też sobie dostały do jedzenia. Tutaj jeszcze mamy dwa młode tam. Tu jest taki bardzo ładny. Jeden nasz okaz niedawno przywieziony od księdza Kostorza. Gdzie on tu jest? Taki samczyk z 2019 roku. O, tam, z tyłu, ten, co tam je. Jego tak nie widać, bo tylko ogon. Taki mazany, coś na skrzydłach. Oj, kurde, żeby nie uciekły. To jest gołąb właśnie niedawno przywieziony. Tu już młodego jednego mamy. Dwa były, ale jeden się zmarnował. Natomiast jeden został. O, on tam jest. To jest ten samczyk, o, właśnie tu. O. Dobrze. Także na razie dzisiaj dzień kończymy. Do zobaczenia. Dobry lot.